piękny pełen słońca poranek wrześniowy, kiedy wspominamy dzień 1 września 1951. Skupiliśmy się w tej myśli. Koleżanek, nauczycieli, w imieniu całego personelu Zespołu Szkół Łączności chciałbym bardzo serdecznie przywitać. Może pozwólcie mi, że zacznę od starszeństwa absolwentów Technikum Łączności, którzy przybyli na dzisiejszy dzień na cały nasz jubileusz. Pozwólcie mi, że przywitam waszych rodziców, którzy zapewne też tutaj przyszli. A w dniu tym wyjątkowym zapamiętacie na całe życie. Witam bardzo serdecznie pana admirała Tomasza Mateję, dowódcę Marynarki Wojennej. Wszystkich pocztowców skazano na śmierć. Zostali rozstrzelani prawdopodobnie 5 października 1939 roku około godziny 4 rano. Do 28 sierpnia 1991 roku nie było znane miejsce egzekucji obrońców Poczty Polskiej. Na zbiorowy grób szkoły, stać się godnymi jej szczytnych tradycji, kształtować umysły i charaktery tak, aby w przyszłości mogła być z nas dumna. Ślubujemy. Ślubujemy. Podtrzymywać pamięć o bohaterskich obrońcach Poczty Polskiej, patronach naszej szkoły. Ślubujemy. Ślubujemy. Kontynuować szczytne tradycje pokoleń absolwentów Zespołu Szkół Łączności. Ślubujemy. Ślubujemy. Pamiętać, że na naszą naukę i wychowanie składa się trud rodziców i nauczycieli. Nie zawieść pokładanego w nas zaufania, nie odpowiedzieć na ten trud wysiłkiem naszych umysłów i celów. Stoi tu poczta w swojej własności. Pamiętnego dnia stokroć większym personelem broniona i wspominamy jej obrońców. Zwykłych ludzi. Zwykłych pocztowców. Zwykłych gdańszczyn. Niezwykłych bohaterów. Niełatwo przeszłość przywołać. Tyle lat minęły dziesiątki. Taka cisza dookoła. Gdy już powladły pamiątki, tylko pomnik srebrnieje. Na Gdańska odbierze uchwałę. My chcemy wspomnieć te dzieje. Książę naszych, tacy jak ona zwykli, tacy jak ona szarzy, wyrośli na miarę olbrzymów, na miarę bohaterów. Umieli wytrwać bez trwogi, bez trwogi zdołali umierać. A przecież byli zwyczajni, ot, tacy ludzie jak ona. A przecież tam Poczta Polska trwała niezwyciężona.
Łzy płyną z oczu dziewczynie, na znaczki lilas i twer. Czemuż nie była z nimi? Nie mogła być bohaterem. Że właśnie dzisiaj ma miejsce uroczyste otwarcie Muzeum Szkolnego, nad którego reaktywacją pracowaliśmy przez ostatni rok. Muzeum to nie powstałoby, gdyby nie praca naszego wieloletniego nauczyciela, pana Jerzego Kałdyńskiego, który zaszczepił w nas zainteresowanie dawnymi urządzeniami elektronicznymi. Nie możemy zapomnieć o zaangażowaniu w powstanie muzeum pana dyrektora Marka Hartmana. Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc. Chciałbym teraz oddać głos panu dyrektorowi Markowi Hartmanowi. Tak, tak, pan się wie, pani doktor historii, prawda? To ona na mnie patrzy jak te stare, prawda? Więc tam leżą nasze stare woltomierze, jakieś obomierze i tak dalej. To nie jest to, co jest dzisiaj. Także życzę miłych wrażeń, troszeczkę spojrzenia, jak to kiedyś było, a nasze pokolenie powie, o, na tym pracowała. Tu jeszcze mój brudny palec leży, nie? Dobra, panie Jerzy, czyń starania, ojciec patrzy. Bardzo dziękuję. Przejdźmy do punktu kulminacyjnego naszego dzisiejszego spotkania. Prosiłbym pana dyrektora Marka Hartmana i pana Jerzego Kałdyńskiego o przecięcie szafy. Panie Jerzy, ja niegodny, ale potrzyma pan rękę, a pan leży ciąg. Wszystkie tacki pani Jagoda zabrała. Także nic nie ma. Panie Jerzy, proszę bardzo, to jest pana ten. Nie, ja panu przytrzymam dłoń. O tak, o. Zdjęcie. Dępę, tak. Słuchajcie, to oznacza, że młodzież nie przyczyła. Młodzież nie przyczyła. Jest. Dziękuję. Muzeum Szkoły zostało oficjalnie otwarte. Już nie,
czas, ale pamięć o nich ciągle trwała. My musimy dziś, żeby został po nas ślad, zdobyć wiedzę. W poniedziałek w trakcie lekcji matematyki, którą prowadził dyrektor Kocielski, przez radiowęzeł odczytano komunikat szkolnego ZMS. Z żalem wymieniono kilku aspołecznych uczniów. Wśród nich oczywiście mnie, którzy zignorowali tak szlachetną akcję. Takich nauczycieli i takiej dyrekcji życzę szkole na najbliższe dziesięciolecia, aby tak postępować, by przekazywać młodzieży jak najwięcej wiedzy i to, o czym pan dyrektor mówił, dalej podtrzymywać tę misję, wychowywać dobrych ludzi i mądrych ludzi. Wszystkiego najlepszego. Przekazuję panu dyrektorowi, ponieważ ja jestem z Bydgoszczy, kawałek namalowanej Bydgoszczy na tym obrazie, który mam nadzieję znajdzie się gdzieś w szkole. Proszę bardzo.